polecenie na sprowadzenie pewnego auta, które jest teraz w rękach Six Streetów. Więcej o samochodzie i jego właścicielu w załączniku. Partyzantkę będziesz się teraz bawić? Kłopoty! Tak nie napierdalali!
Wielkie dzięki, uratowałeś mi tyłek. Na twoim miejscu nie zwlekałbym z wyjazdem. Six Street ci nie odpuszczą. Będą szukać tej bryki. Znikam stąd jeszcze dziś. Dobra rada od wujka Esteveza. Jak musisz wybierać między swoim wozem a cudzą dupą, zawsze wybieraj wóz. Wóz cię w dupę nie kopnie. Cudza dupa... kopnie zawsze. Trafił do rąk właściciela, a w twoje ręce trafia wynagrodzenie. Twój dobry uczynek, mój dobry uczynek. Do następnego razu. Kontrakt zamknięty. Kolejny turmet z cywilami. Pomyliłeś lokale. A, to nie jest bar? Jest. Tylko, że dla twoich. Dawaj, wejdziemy. Hej, zostawcie go do cholery! Lee, nie mieszaj tym dupkom, żeby nie robili afery w lokalu. Słyszeliście, co powiedział Pepe. Odwalcie się. Pierdalaj, koleś, bo jak nie, to kosa pod żebro. Myślisz, że zdążysz wyciągnąć nóż? Naprawdę tak sądzisz? Bo mi się wydaje, że zanim ten sygnał zdąży przebiec z twojego mózgu do ręki, będziesz miał już we łbie dyniącą dziurę. Przekonamy się? Dobra, chodź. Nie warto, nie kalkuluj się. Pierdol się, słyszysz? Co to za typ, kurwa? Ale co? Co się stało? Miałeś kłopoty. Teraz już nie masz. Cholera, sorry. Chyba za dużo wypiłem. Dobra. Co za moc. Ej. Czemu mi pomogłeś? Bo wyglądasz na kogoś, kto ma pieniądze. Rozumiem. Nic za darmo. Takie miasto, takie kurwa życie. Masz. Tyle mi dostało. Resztę dostał Barney.
kręcili się przy facecie jak rekiny, które poczuły krew w wodzie. To by się źle skończyło. Dzięki za interwencję. Żaden problem. To co? Twoje zdrowie? Za moje pieniądze. Chętnie, polej. Pomyślności. Co? Zmęczony? A, wiesz. Wziąłem dwie zmiany, jedna po drugiej. Cienko z forsą. Musisz dorobić. Nie. Po prostu nie chcę wracać do domu. 10 lat po ślubie, czaisz? 10 lat i nagle okazuje się, że mam rogi. Wielkie jak u łosia, kurwa. Słuchaj, Vin, skoro wspomniałeś kasę, nie chcesz może dorobić, co? Dobrze zapłacę. Mów dalej. Chodzi o moją żonę, tak? Nazywa się Cynthia. Zdradza mnie, na bank to wiem. Pytanie tylko, z kim? Zżera mnie to. A ktoś taki jak ty może ustalić co w jeden wieczór. W ogóle to skąd ta pewność, że cię zdradza? Zacznijmy od tego, że ciągle niby zostaje w pracy po godzinach. Ale ja wiem, że to ściema. Dzwoniłem wieczorem do biura i jej nie było. No, a poza tym urodziło nam się dziecko, tak? I w ogóle nie wygląda jak ja. Inne włosy, inne oczy. Rozumiem. Kiedyś to by było łatwo sprawdzić, ale przy tej dzisiejszej technologii każdy test można oszukać. Będę musiał wziąć twoją żonę pod obserwację, pochodzić za nią. Gdzie ją znajdę? Pracuję tu niedaleko, dam ci zaraz adres. Znając życie, to właśnie ma przerwę na papieroska. Ciągle kurwa kopci. To trochę za mało, żeby ją rozpoznać. Czekaj, miała na sobie dzisiaj taką różową kurtkę, tak? I niebieską torebkę, jeśli dobrze pamiętam. O, to kolorowo. Zawsze lubiła się stroić. Kupowałem jej te ciuchy, to na urodziny, to na rocznicę. I patrz, jak się odpłaca. Czemu chcesz wiedzieć, z kim cię zdradza? Co za różnica? Co za różnica? Wi, co to jest w ogóle za pytanie? Moje. Więc odpowiedz. Chcę spojrzeć w oczy. Spojrzeć w oczy i spytać, czy fajnie było ruchać cudzą żonę. Czy fajnie było rozwalić szczęśliwe małżeństwo? Okej, niech będzie. Zrobię to. Dzięki. Serio. To dużo dla mnie znaczy. Podejrzana speluna zdrada. Piękna kobieta. Historia jak z groszowej powieści noirowej. Pepe zwykle wysłuchiwał żalów innych, jak to barman. Ale tym razem to jemu leżało coś na wątrobie. Niewierna małżonka. Problem stary jak świat. W mieście mrocznej przyszłości. Skończyłeś, bo przeszkadzasz.
na miejsce. Szukałem kobiety w różowym płaszczu i o mrocznej przeszłości. Przestań już. Idiota! Marząc o tym, żeby narrator przestał wreszcie pierdolić mi nad uchem. Podszedłem za blisko. Spłoszyła się. Muszę uważać. Wiem, wiem. Kobieta rozgląda się wokół, ma coś na sumieniu, a ja mam ją na oku. Zżygam się w końcu od tej grafomanii. Bezdomnego szerokim łukiem. Nie chcę, żeby jej ubrudził ubrania. Wystarczy, że ma nieczyste sumienie. Ach, Chryste, za jakie grzechy. Matka cię przysłała? Kobieta zniknęła w drzewiach niszczącego budynku. W powietrzu unosił się smród smogu i zdrady. W sumie może to i lepiej, że niedługo umrę. Robisz? Kurwa, Cyndia, mówiłem, żebyś zamknęła za sobą drzwi. Twój mąż mnie przysłał. Podejrzewa cię o zdradę. Co? Słusznie, czekaj, jak nie. Się okazuje. To w ogóle nie tak. Ja mogę wszystko wytłumaczyć. No dobra, okej. Okay. Mów. Po pierwsze, to nie jest mój kochanek, tylko Reaper. Spec od zabiegów plastycznych. Aha. Spec? W tej dziurze? To prawda. Miałem taki mały wypadeczek parę lat temu. Pacjent, no, rodzina pacjenta ma wciąż pretensje. Dlatego się tu ukrywa. Okej, moment, ale co z dzieckiem? Słuchaj, ja... Zmieniłam swój wygląd. Drastycznie. Przeszczepiłam sobie skórę i włosy, wymieniłam oczy, ale... Genów nie oszukasz. Tak.
Nasz syn wygląda inaczej niż Tobe się spodziewał. Ale to nie dlatego, że kto inny jest ojcem. To dlatego, że ja w niczym nie przypominam starej siebie. Ale czemu to zrobiłaś? A jak myślisz? Bo mi się nudziło? Bo miałam za dużo pieniędzy? Każdy ma jakąś tajemnicę. Coś, o czym chciałby zapomnieć, od czego ucieka. Ja mam ich wiele. I z nikim nie mogę się nimi podzielić. Nawet z własnym mężem. Powinnam była uprzedzić Pepe, wiem, ale temat jakoś wcześniej nie wypłynął, a ta ciąża... Nie spodziewałam się. Proszę, powiedz mu. Powiedz mu, że... Tak? Nie wiem. Sama nie wiem, co mu powiedzieć. Że jest mi strasznie przykro. Że życie pisze pojebane scenariusze. Idź już. Cholera. Co do tego ostatniego, to ma rację. Robota wykonana. Śledziłem twoją żonę, poszła do jakiejś meliny. W środku czekał na nią mężczyzna. Wiedziałem. I? Co dalej? Właśnie nic nie wiesz. Ona cię nie zdradziła. No, przynajmniej nie w ten sposób, o którym myślisz. Co? Ale jak? Sama ci opowie. Nie mam zamiaru się w to mieszać. Zrobiłem swoje, teraz twoja kolej. Czekam na przelew. Ha. Myślałem, że potraktujesz mnie inaczej niż zwykłego klienta. Ale widzę, że się myliłem. Na razie, Vi. Zrobiło się cicho. Wokół było słychać tylko szum miasta. Pora odpocząć, pomyślałem. Pora się napić. Oto to. Wreszcie powiedziałeś coś z sensem. O coś ci chodzi, czy tak tylko patrzysz? Po co to wszystko?
kojarzysz? Całe miasto cię kojarzy. Co tam? Mam problem. Przecież wiem, że nie dzwonisz, żebym zaśpiewał u was w chórku. O co chodzi? O jednego z fanów. Tych... ojej, tych bardziej odjechanych. Śle mi pogróżki. Dużo i na prywatny adres. Wiem też, że mnie śledzi. Nie chcę czekać, aż mi coś zrobi. Trzeba go znaleźć i... zająć się nim. Nie wiem, ile kosztują twoje usługi, Vi, ale zapłacę, ile trzeba, obiecuję. Jesteś pewna, że to jest realne zagrożenie? Że to nie jest tylko takie gadanie? W jednym z listów była bomba. Oczywiście moja ochrona to złapała, ale... rozumiesz. No tak. Trzeba to potraktować poważnie. Pomogę ci. Uff, Kersan miał rację. Równy jesteś. Słuchaj, zróbmy tak. Przejdę się na spacer po Kabuki Roundabout. A ty będziesz obserwować, co się dzieje dookoła. Jak zobaczysz coś podejrzanego, jak rozpoznasz tego gościa, jak będziesz miał 100% pewności, że to on... Będę wiedział, co zrobić. Nie, nie, czekaj. Właśnie nie można go zabić. To byłby zły PR dla zespołu, rozumiesz? Po prostu trzeba mu dać nauczkę. A, jak wolisz. Klient nasz pan. Super. To jedź do Kabuki. Usiądź na ławce i czekaj. Podejdę do ciebie. Do zobaczenia. Słuchaj, to ja zaraz wstanę i kawałek odejdę, dobra? Jak
zadzwonię, idź za mną. Ale nie podchodź za blisko, okej? Żeby nie spłoszyć tego gościa. I rozglądaj się dookoła. Sprawdzaj, co się dzieje obok. Czy ktoś mnie nie śledzi, nie obserwuje z góry, z punktu widokowego. Rozumiesz? Jasne. Przeruszam. Teraz mam się z poziomu wyżej i mam na oko. Życz mi szczęścia. Leśne dziady. Najpierw dziecko mi się pochorowało. Nie tak blisko. Zachowaj ten sam. Kurczę, bądź pochuj mnie strzeli. Za gruba. Ta uliczka to idealne miejsce na zasadzkę. Bądź czujny. A to po ile? Nie pojawi, to kończymy. Kiedy następna dostawa? Za dwa dni. Ty będziesz odbierał? Wspólnie zaśpiewali kultowy kawałek od Lee.
Single Astrax featuring Kerry będzie miał swoją oficjalną premierę jutro równo. Już możemy? Było. Jeszcze jeden taki numer i żyć. Już możemy? Dobrze. Słuchaj, łazimy, łazimy i nic. Chyba go tu nie ma. Kończymy, Vi. Dam znać Redman, żeby do nas zeszła. Boże, dziękuję. Dziękuję ci. Nie musisz. Robię to, za co mi płacisz. Taka dziewczyna. Kto by pomyślał? Co my z nią teraz zrobimy? Zostawmy ją policji. A co kiedy wyjdzie? Albo jeśli mu ucieknie? Wtedy znów do mnie zadzwonisz. Tak, masz rację. Ja... Dzięki za wszystko. Zaraz przeleję kasę, obiecuję. Najpierw napij się czegoś mocnego. Do zobaczenia, Blue Moon. Siemka. Kawał z ciebie chłopa. Riperzy zazwyczaj nie dbają tyle o biologiczne ciało. Ludzie zapominają, że mózg pracuje lepiej, gdy masz prawdziwe, a nie sztuczne mięśnie. Wymień sobie chociaż rękę, a spada ogólne samopoczucie, koncentracja. Wszczepy to spore obciążenie dla organizmu. Robisz sobie antyreklamę. Nie, tacy jak ty i tak się będą wszczepiać na potęgę.
Tu Cynthia, żona Pepe. Pamiętasz mnie? Zresztą nieważne. Dla ciebie to było po prostu zlecenie, jedno z wielu. A mi tego dnia rozpadło się życie. Pepe mnie wyrzucił z domu. Wylądowałam na ulicy. Mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolony. Chcesz pogadać o wczoraj? Dobry wieczór Państwu, zapraszam na wiadomości. Dziś zaczynamy od szokujących doniesień z Badlandów. Transport humanitarny korporacji Militechu został zaatakowany przez płynące z okrucieństwa gang nomadów. Pracownicy ochrony byli zmuszeni odpowiedzieć ogniem, ponieważ bandyci zablokowali przełęcz i została odcięta droga ucieczki. Chociaż kilkanaście pojazdów zostało mocno uszkodzonych, nomadom nie udało się do nich dostać. Wezwane na miejsce ataku siły wsparcia błyskawicznie odparły napastników i zabezpieczyły przewożone materiały. Niestety w wyniku ataku zginęło przynajmniej kilkunastu pracowników korporacji. Wśród ofiar znalazła się weteranka wojen o zjednoczenie odznaczona karmazynowym sercem Linda Knobs. W obliczu tej tragedii łączymy się w bólu z rodzinami wszystkich ofiar i przesyłamy wyrazy najszczerszego współczucia. Na zorganizowanej na prędce konferencji rzecznik prasowy Militechu zapowiedział bezwzględny atak odwetowy na wszystkie pobliskie obozowiska nomadów. Do tematu wrócimy po krótkiej przerwie. Thank you.
30% of recommended daily vitamins. Ja widzę. Może nową spróbę. Dobra, pokaż co tam masz. Się robi. Skąd jesteś? Dzień dobry. Freshly developed new taste and let your tongue be amazed. All food. Yummy. Uszanowanie.